Dziś będziemy mówił o rzeczach, które są niełatwe, które są trudne, które dotyczą każdego z nas. I temat jest gruby. I czekałem długo, żeby ten temat poruszyć, ale dziś jest czas, kiedy musimy to załatwić raz na zawsze. I mi się wydaje, że w tym procesie, w którym jesteśmy, już nie możemy z tego uciec, już nie możemy czekać z tym, tylko jest czas. Nadszedł czas, kiedy potrzebujemy się rozprawić z pewnymi rzeczami, które tolerowaliśmy długo. Nie idziemy dalej, dopóki z tym się nie rozprawimy. Nie ma opcji. Nie idziemy dalej. Dlatego to jest temat, który, który, który tak naprawdę, jak ci się będę mówił o pewne rzeczy, to nie myślimy o inne rzeczy, nie myślimy o inne osoby, myślimy o sobie. O własną osobę myślimy. To, co słyszy ci się, jak to mnie dotyczy. Czy ja mogę się w tym to, co słyszę, czy mogę się w tym odnaleźć? Czy to są rzeczy, które słyszę, czy dotyczy to do mnie? Um, tak jak wielu z Was wiemy, chcemy jako koszy iść do przodu. Chcemy zdobywać nowe ziemi, chcemy zdobywać nowe, nowe rzeczy, które Pan Bóg ma dla nas. I zawsze, jak, jak jest w historii, nawet w Starym Testamencie, jak to były zawsze jak Izrael poszedł do przodu, aby zdobywać nowe ziemi, to zawsze przyszedł nowy wróg, który próbował, próbował ich zatrzymać, hamować. I również. My jako Kościół idziemy do przodu, chcemy iść do przodu, chcemy zdobywać nowe ziemi. Już jakiś czas temu też mówiłem, pamiętajcie o tym, kochani, że czas zabawy się kończy. Czas zabawy się skończył od tego momentu, kiedy mówiliśmy, że chcemy iść po całości. Jeżeli chcemy być Kościołem, który mówi, a troszkę będziemy się pobawić, troszkę chcemy Bożą obecność, troszkę tak, troszkę tak, zobaczymy jak to będzie, to wtedy to nie jest tak niebezpiecznie. Ale jak jesteśmy w tym, w tym miejscu, kiedy... Grono ludzi mówi za wszelką cenę. My chcemy iść do przodu, chcemy widzieć owoc, chcemy widzieć w końcu rezultaty, chcemy widzieć przełomy nowe. To wtedy jest taka możliwość, że jest trochę chaos. Jest taka możliwość, że druga strona budzi się nagle i widzi, że nadchodzi koniec wpływu, które dzisiaj wywiera. Róg próbuje nas otrzymać, a w tym czasie, kiedy on próbuje nas otrzymać, to wtedy musimy jeszcze bardziej przed, co przodu. Jak dajemy się zwolnić i dajemy się rozprosić i dajemy się między sami, między sobą wpić klina, to wtedy dokładnie to, co on chciał, on dostał. Dlatego jeszcze raz wierzę mocno w to, że jako wspólnota, jako jako przywódcy, jako liderzy postanowiliśmy za wszelką cenę, chcemy iść do przodu, za wszelką cenę chcemy iść do przodu, za wszelką cenę chcemy zdobywać ziemi, które Pan Bóg ma dla nas, chcemy widzieć te słowo, które Pan Bóg nam dał, chcemy widzieć realizację, nie chcemy od nich słyszeć już dalej. Jest takie pewne niezadowolenie w nas, mówimy nie, wystarczy. W końcu potrzebujemy przełomu, w końcu musimy iść do przodu, rozproszenie odchodzi. Brak jedności odchodzi, jest czas, kiedy musimy iść do przodu. Nadchodzi czas uświęcenia, kiedy nasze życie na co dzień świadczy o Jezusa. W ostatnim roku dużo mówiliśmy na temat łaski. Bardzo dużo mówiliśmy na temat łaski, i ten temat łaski jest, jest, jest konieczny, abyśmy mogli w tym funkcjonować. Możemy mówić na temat łaski, ale dopóki tego nie rozumiemy, przyjdzie wiatr, leżymy, bo my próbujemy naszą własną siłą, próbujemy stanąć i próbujemy iść do przodu. Ale Bóg jest dobry, On nas prowadzi i nas przeprowadzi. Ale w tym czasie, jak teraz nawet będę mówił pewne rzeczy, wierzę, że musimy mieć taką świadomość, czy znamy nasze miejsce w Chrystusie. Jeśli znamy nasze miejsce w Chrystusie, jeżeli znamy nasze miejsce, wszystko jest dobrze. Nawet jak wiatr wieje, stoimy i będzie w porządku. Ale jeżeli nie znamy nasze miejsce w Chrystusie, przyjdzie wiatr, a leżymy. Czy my wiemy, że naprawdę jesteśmy sprawiedliwością, że jesteśmy Bożą sprawiedliwością, że jesteśmy sprawiedliwi? Czy naprawdę wierzymy w to? Czy to są tylko słowa, które dzisiaj mówimy, a jutro już zapomnimy, czy to jest naprawdę coś, co żyje w nas. Bo w tym momencie, kiedy jest ucisk, kiedy wróg za wszelką cenę próbuje nas zatrzymać, to wtedy to jest nasz jedyny prąd, który mamy. Bo my, jako człowiek, dla diabła, to jesteśmy małymi rybkami. Jesteśmy małymi rybami. Jeżeli, dopóki nie wiemy, kim jesteśmy, jesteśmy dla niego zwykłym, szybkim, pokarmem, nic więcej. Jak człowiek próbuje się przeciwstawić diabłu, to ma gwarancję, że przegrywa. Przegrywa stoprocentowo. Dlatego my musimy mieć taką świadomość, kim my jesteśmy, kto panuje w nas. I w tej świadomości wykrywamy wszystko. Wszystko. Nie ma wroga, który jest spyt duży, spyt mocny, spyt niewiadomy jaki. dopóki mamy taką świ świadomość, że Chrystus jest w nas, wszystko jest dobrze. Wszystko jest bardzo dobrze. Nie dajmy się rozproszyć. Jeżeli twój sąsiad nagle robi się zmęczony, możesz pierwszym razem go trochę pokłaskać, mówisz: Nie śpi teraz spać, mogłeś całą noc, albo mogłaś całą noc. Teraz jest czas, kiedy słuchamy, kiedy Pan Bóg chce do nas mówić. Wierzę mocno w to. Jeżeli czujesz zmęczenie i nie możesz się skupić, to nie jest przypadkowo. Kochani, ja tolerowałem te rzeczy w moim życiu wiele lat. Wiele lat otwierałem Biblię, zacząłem czytać Biblię i nagle przyszła taka święta, takie święte, takie, jak się mówi, jest taki sen. Myślałem, Boże, jaki Ty jesteś cudowny. Otwieram Biblię i jestem zmęczony. Aż do tego momentu, kiedy Bóg zaczął mi mówić, to nie jestem ja. To nie jestem ja. Okazało się, że tam się okrasz, że przez wiele miesięcy nie studiowałem pisma, tak jak powinien studiować. Poprzez to, że tam się uszukiwać i wierzyłem w to, że otwierając Biblię przychodzi Boże odpocznienie i wszystko jest dobrze i możemy trochę odpocząć teraz. Potem obudziłem się, minęło godziny czasu i nic nie nauczyłem się. Stanąłem w tym miejscu, gdzie byłem wcześniej. I potem zrozumiałem się, ja nie mogę to już dalej tolerować. Kochanie, chcę ci się mówić o tym, że nie możemy tolerować wpływ wroga w naszym życiu i przez nasze życie. I teraz może mówić, ale rajnie spokojnie, przecież ja nie jestem narzędziem diabła. Ja nie mówię, że jesteś, ja tylko mówię, że ja byłem. I nieraz łapiesz się, że to ciś, nieraz, nieraz, poprzez moją czelesną naturę. Wróg próbuje przeze mnie działać. To dziś. Jest to, czy on działa przez nas, czy nie. choć to też jest istotne, czy tolerujemy to. To jest ważne. Bo jak nie widzimy tego, no dobra, no sorry. Się dzieje poza moją, poza moje zrozumienie. Ja tego nawet nie wiedziałem. Ale jak zaczynam to widzieć, czy nieraz zachowuje się właściwie, nieraz niewłaściwie i to jak dalej toleruje, to ze mną coś jest nie tak. To musimy dojść do tego momentu, kiedy musimy powiedzieć się: ja jestem kanałem dobrego i złego, a tego ja nie chcę. Wiele przykładów na ten temat jest w Biblii. Nawet Piotr nieraz chciał coś dobrego zrobić, a Jezus powiedział: idź preciatanie, zamknij się. A gdyby wyszło rzeczy z ust Piotra, które niby było dobre, niby dobre i spożyteczne, nawet w porządku. Jak czytasz, to myślisz, nic swojego nie powiedział. A Jezus powie, że Ty jesteś z innego ducha, idź precz ode mnie, zamknij się. Myślę, się, że w tych dniach musimy mieć taką wrażliwość, co mówi Duch Święty do nas i przez nas, co jest Boże i Duchowne i co jest czelesne, wręcz diabelskie. Jest taki duch, który się objawi wtedy, kiedy Kościół chce iść do przodu i nazywa się duch Izabel. I musimy wracać do historii, kiedy Izabel pierwszy raz był używany. Albo co ja co najmniej kojarzę, kiedy pierwszy raz był używany. To był Eliasz. Eliasz był prorok, który był niesamowity. Niesamowity człowiek. Niesamowity człowiek, który miał niesamowite namaszczenie, miał proroczy głos, miał kluczową rolę w danym czasie. I on był bardzo odważny. Pewnego dnia się wkurzył, bo on, on słyszał, że Izabel zabił proroków. Kobieta zabije proroków. I on się dowiedział, że się w końcu wkurzył, powiedział: Koniec z tym fantem, robimy porządek. W ciągu jednego dnia skromadził wszystkich proroków, które odeszli od Pana Boga i zaczęli służyć Baalu i niemu Bogu. I on skromadził cały lud izraelski, poprosił wszystkich proków i powiedział, że teraz robimy próbę i potem zobaczymy, kto jest właściwym Bogiem, kto jest fałszywym. I robili ofiarę. Długa historia, skracając maksymalnie, Eliasz powiedział, że ten Bóg, który opowiada ogniem, jest tym prawdziwym, prawdziwym Bogiem. I zobaczymy, co wasz Bóg potrafi. No i oni zaczęli tam swoje rytuały i on trochę nawet w sposób wyśmiewał ich i mówi, że co, wasz Bóg poszedł do klopa? Co z wami jest? Co wasz Bóg nie słyszy? To słowem tak jest napisane. Czy on poszedł się opróżnić. Co z waszym Bogiem jest tak? Skaczcie jeszcze wyżej, krzyczcie jeszcze głośniej. Pokażcie, co potraficie, co, pokażcie, co wasz Bóg potrafi. Oni w końcu nawet zaczęli się kroić. Myśleli, że może to pomoże. Ale Bóg jest dobry, On nie da się wyśmiewać. Oni przyszedł ten moment, kiedy powiedzie, dobra, kończy się już ten cyrk. I on zaczął ogłaszać, że ten Bóg, który jest prawdziwy. Bóg Abrahama, Jakuba Izraela. Tak, a niech przychodzi teraz i opowiada ogniem. On przyszedł ogniem, spalił wszystko. On w ogóle się nie cacko, od razu zabił wszystkich proroków fałszywych. I wyobraźcie sobie, w ciągu jednego dnia on zabił 850 proroków. 850 to nie jest jakaś historyjka, tylko to jest prawdziwe wydarzenie, które miało miejsce. 850 osób, które byli fałszywymi prorokami, on zabił. Najlepsze w tym jest to, wyobraźmy sobie, się, on robi tak niesamowitą rzecz. Bez lęku, bez strachu, bez jakichkolwiek obaw zabił 850 osób. I potem jedna kobieta powie jedną rzecz. Jak to wychodzi z ust Izabel, który był królewną, żoną króla w tamtym czasie. Achab, mąż. Izabel, on tolerował to, nazwijmy to, chcemy. I to jest taki historyczny fakt. Zawsze tam, gdzie jest duch Izabel albo tam, gdzie on się objawi, tam również musi być duch Ahab, który toleruje, który pozwoli. Przez swoją bierność toleruje. Mówiąc o tym, kochani, jeszcze jedna rzecz. My niczego się nie boimy, bo my wiemy, kto jest po naszej stronie i my wiemy, że jesteśmy bezpieczni w nim. Moglibyśmy to zrobić w małym zgromadzeniu dla liderów. I długo myślałem o tym, żeby to zrobić na małym zgromadzeniu dla liderów i tylko tam to zrobić. Ale to nie dotyczy tylko liderów. To dotyczy nas wszystkich. Aby to dotrzeć do nas wszystkich, musimy to zrobić na bożeństwie. To jest cisz, kończy się post, myślałem, że będzie dobry czas, dwa tygodnie modlitwie walki, kiedy rozkręcamy się w wierze i w modlitwie. I potem jest czas, kiedy zakończymy pewną rzecz. Izabel mówi słowa do Eliasza: Na ile Pan Bóg jest prawdziwy, tak dalej, tak dalej, jutro masz umrzeć, on pakuje swoje manetę i pędzi, uczeka. Prorok, który przed chwilą zabił 850 osób, i głos jednej kobiety powoduje, że on straci swoją pewność w Bogu. I leci do pustyni. W tej pustyni on leci tak długo, że on upadnie, z zmęczenie. Przychodzi takie zmęczenie, że on nie jest w stanie już nic dalej zrobić. Jest sam w izolacji w pustyni. Jest takie coś, on jest wykończony. On jest zajechany, wykończone. Jedyne co mu zostaje jest to, żeby spać. On już nie może jeść, on nie może. W pustyni nie ma nic. I potem on leży i myśli, i mówi takie słowa. Kochani, słuchajcie teraz. On mówi takie słowa. Jak jesteśmy pod opresją ducha zebel, nie raz takie rzeczy wychodzą z naszych ust. Ja już nie chcę, ja już nie mogę, ja jestem zmęczony, mam dosyć. Podtaję się. Ostatnio był taki czas, kiedy opresja w moim życiu była taka, że myślałem, Boże, jeżeli jest taka możliwość, proszę. Weź mnie po prostu do domu, ja wiem, że troszczy się o moją rodzinę. Potem jak Duch Święty otrzymał, co ty w ogóle mówisz? To wtedy odkryłem, że ludzie kochani, ja wiem o co chodzi. Przepraszam, ja już wiem o co chodzi. Eliasz miał dokładnie to samo. On już nie chce żyć. On mówi: że Ja jestem niczym, niczym lepiej jak moich ojców, ojców. Ja już nie chcę funkcjonować. Weź, zabij mnie, skończmy to. Zasnął. Przyszedł anioł, tam uczastu. I konewkę z wodą w pustyni. Konewkę i woda. Niezamawite, nie? I najciekawsze jest to. konewka? Co? Nieistotne. Dzbanek. Dzięki Asza. Nie czytałem, ale zapomniałem to słowo. Dzwonek z wodą. Kochani, w pustyni i kamień który jest obok Eliasza, jest gorące i Anioł piekł mu świeże ciasto. Halo? Anioł piecze mu ciasto na gorącym kamieniu. Nie ja wiem, że czytamy to myślę, a no, to jest normalne, to nie jest normalne. <grystanie> Nawet w pustyni kamienie nie są takie gorące, że nagle gotujesz to ciasto albo jajecznicę robisz. No nie ma takiej opcji. A jeżeli by było tak gorąco, to Eliasz już nie żyje, ale żyje. Dostał anielski jedzenie, chłopak taki zajchany, że szpitali. Obróci się na drugi bok, mówi chyba to był jakiś błąd, na drugi pok szpitali. Anioł przyjdzie drugi raz, obudzi go jeszcze raz. I mówi chłopiec, jedz i pi i lecz dalej. Nie stój w tym miejscu. Ciekawe jest to, nie wiem czy on wiedział o to, kąd on ma iść. Ja tego nie wiem na początku, ale wtedy, jak na pewno jak Eli, a ten anioł do niego mówił, to on chyba wiedział, co ma zrobić i co ma teraz wykonać. Zjadł ciasto, pił wodę i tą siłą tego pokarmu pędził 40 dni i 40 nocy. Kawałek ciasto i szklankę wody. Ja powiedziałem, Boże, ja Boże mogę takie jedzenie próbować? Bo w wojsku jest taki, znaczy takie patoniki, nie? W wojsku, jak jest na wojnie, to wtedy nie mają normalnej zupy, tak, dalej, ale nie ma kiedy, oni po prostu mają plecaki pełne patoników. Patoniki, to jest tyle energii tam, że cały dzień widzisz, że masz jeden patonik. No, ale było lepsze jedzenie 40 dni. 40 dni, 40 nocy on pędził i wiedział, że jest tylko jedno miejsce, gdzie on może przeżyć. I mógł się znaleźć w tej górę choreb, to wtedy wszyscy wiedzieli, że to jest góra Boga. To jest Bóg tam sam mieszka. I to było jedynym miejscem, gdzie on mógł się chować. I ciekawsze jest to, że on wpadł na tą górę, wpił się do jej skini, jaskini, i w środku w tej górze on odpoczął. I co wtedy było? Pan Bóg zaczął do niego mówić. Na początku mówi do niego, nie wiem dlaczego, ale potem jest powtórka jeszcze raz, dokładnie samo i wtedy on nawet sam się spotkał z Bogiem. Długa historia, skracając. Jedynym miejscem, gdzie my możemy przetrwać i przeżyć, to jest w Bożej obecności. Jak jest opresja w naszym życiu, to wtedy potrzebujemy jednej rzeczy, to jest odpocząć w Jego obecności Słyszeć Jego głos. Przetrwać. Nabierać siłę. One jest naszym pokarmem. One jest naszym pokarmem. I zwyciężamy. Jak Duch Izabel atakuje osobę, wspólnotę Kościół, to się dzieje w taki sposób. Nieraz przez osoby, które są albo byli w przywództwie. Bo duch Isabel zawsze musi mieć swoje wtyki. Zawsze musi mieć swoje wtyki. Zawsze on musi być tą drugą osobą, albo tą pierwszą osobą, ale on woli być tą drugą osobą, bo wtedy jest mniej podejrzany. Zawsze musi być ta druga osoba, która w właściwym momencie powie właściwe słowo, która kręci karkiem tak, jak on chce. Ta osoba ma świadomie jeden cel. On chce niszczyć. Ja teraz nie mówię, że każda osoba, który to wypełni, robi to świadomie. Ja tego nie mówię. Ja tego nie mówię. Osoby, które są pod wpływem ducha Zebel, mają nawyki takie. Oni muszą kontrolować, oni muszą manipulować. Przekręcają prawdę na swój korzyść. Zawsze podążają nadchodzący przywództwo. Zawsze. Nie ma opcji, bo On wie dokładnie, że teraz tracę, teraz stracę swój pewny grunt. Teraz stracę miejsce wpływu i wtedy on będzie mówił taki lub w inny sposób, ale zawsze będzie mówił negatywne. I będzie robił kroki. Kroki, aby niszczyć to do nowe dobrego, co ma nadchodzić. Jak duch Izabel atakuje twoje życie albo nasze rzeczy, to nagle finanse leżą. Nagle finanse leżą. Nie wiesz dlaczego? Nie ma finansów. Wszystko robisz dobrze. Wszystko robisz dobrze, nie ma finansów. Nie masz... Nie... Nagle rzeczy się psują. Nagle koła odpadają od ci z samochodu. Idzie to mechanika i się śmieje. Mówi, jak chłopie, ja byłem to jesteśmy tylko tutaj na przeglądzie. Czy ty nie widziałeś tego? Mówi, wiesz co, to jeszcze nie było takie coś. To jest niemożliwe. Jeździesz kilka tygodni dalej, potem drugi ci koło odpadnie z drugiej strony w trakcie jazdu. I potem już nie, to już nie jest przypadek. To już nie jest przypadek. Potem przebije się jedna opona, i potem przebije się druga opona jeszcze. I potem nagle mamy, mamy takie zrozumienie chyba, chyba jest jakiś komunikat w tym wszystkim. Czy ktoś próbuje nas zabić? ktoś próbuje nas zastraszyć? I to jest dokładnie, co on chce. On chce prowadzić nas do miejsca, gdzie my się boimy. A jak my się boimy, już nie stoimy w wierze, i wtedy wygrał. Nagle przychodzi niesamowite smęczenie do twojego życia i mówisz: jest, jest to niemożliwe. Jestem taki smęczony, już nie chcę nic służyć, ja nie chcę nic robić, ja chcę być sam w domu i chcę tylko odpocząć. To jest wpływ duchy Zebel. Kolejna rzecz, małżeństwo się rozwali, nagle jest niemoralność taka, która jest niewyobrażalna. M niemoralność, która jest niewyobrażalna. Ty wiesz dokładnie, jak ty żyjesz i potem widzisz rzeczy, które nigdy nie widziałeś. Słyszysz rzeczy, masz ochotę na rzeczy, które nigdy nie miałeś ochoty. Ja jestem na tym punkcie dosyć czujny, bo kiedyś byłem całkowicie zależny, uzależniony od pornografii. W młodym wieku byłem niezamawiany uzależniony od pornografii. I to tak ostro. Nie byłem w stanie upanować. Nie byłem w stanie się zatrzymać. Próbowałem, próbowałem, nie da rady. Potem odzyskałem wolność. Myślałem, Boże, jaki cudowny Ty jesteś, to nie jest tak, jestem na niebie, w niebie już nic nie widzi i nic nie czuję. Nie, ale jest lampka, która świeci natychmiastowo i mogę reagować. I drugi raz już nie będę patrzył. I potem jest ten okres, kiedy jest opresja i potem nagle ty kapisz i kapisz i kapisz i nawet żona twoja stoi obok i mówi chłopie, ugarnij się w końcu, a ty dalej gapisz. I nie jesteś w stanie się zatrzymać. I mówi, że skąd to jest? Przecież ja taki nie jestem. To jest opresja. Nie tolerujemy opresji, która jest w naszym życiu. Jak duch Izabel atakuje Kościół, ludzie zginą. Giną ci, którzy żyją w zranieniu. I ulubione zadanie duchy Zebel jest to, żeby zabić ludzi, którzy są proroczo obtarowane. Nagle są dziwne choroby. Dziwne choroby. Nagle w nocy nie jesteś w stanie spać. I jesteś wypoczęty, niby wszystko dobrze, nie jesteś w stanie normalnie spać. I to nie czujesz, że jesteś pobudzony w duchu, że teraz musisz się modlić. Nie, absolutnie. Modlitwa nie idzie. Po prostu jest, jest opresja. Masz objawić dziwną chorobę, i przyjdą ci myśli, czy to może jest rak? Czy to może to jest to, co zawsze się bałem? I przyjdą takie objawy, że myślisz, że to jest fakta, faktycznie to. Dziwne, długie choroby i lekarze nie mają odpowiedzi na to, to jest znakiem, że byłeś w miejscu, gdzie stało się groźne dla niego. A jak stało się groźne dla niego, to on próbuje za wszelką ciebie, ciebie hamować i wyprowadzić, odprowadzić do tego miejsca, gdzie byłeś. Bo w, przez chorobę, problemy, finanse nagle robimy kroki, które niby po ludzku są słuszne, bo wtedy, jak ja nie mam finanse, to wtedy muszę podjąć jakąś pracę i jakąś inną, która zajmuje 100% mojego czasu. I już nie jestem dostępny dla niego tak, jak byłem wcześniej, bo jestem w rozproszeniu. Czy chodzi strach i paniki? W nocy obudzi się, i czujesz, jest inna siła, jest inna moc w moim pokoju. Czujesz, że to jest nieboży pokój. Czujesz, że rodzina jest chaotyczna. Dzieci nic nie słuchają. Jak dałby radę, że wyrwać uszy, ręce i nogi. Jak dałby ta radę, tak zrobiłby, by było fajnie. Jest taka niecierpliwość w tomu, że myślisz, że to, jestem, to nie jestem ja. Wybuchasz z gniewu regularnie, bo nie wiesz, o co chodzi. Najlepsze jest to, że czasem postara się dobrze i nawet nie wiesz, co się dzieje, wymskną ci się słowa, które nigdy w życiu byś nie powiedział, jakbyś był trzeźwy. Nigdy w życiu. Potem obróci się 5 minut i jest ci przykro, mówisz, sorry, że tak w ogóle powiedziałem. To za rzeczy, które, poduje, które powoduje właśnie ten duch. To jest bardzo prosta metoda, aby się rozprawić z tym duchem. Bardzo proste. Bo z tym duchem Izabel to jest inne rozwiązanie niż jakimkolwiek innym uzależnieniem albo coś w tym rodzaju. Bo jak przychodzi jako osoba, która jest opętana, to może tego demona wyganiać i powiedzieć idź, prosi w imię Jezusa. Z tym duchem to jest trochę inaczej. To jest trochę inna świeżność, to jest trochę inne zasady w tym są. One jest troszkę, patrząc na to, one jest trochę większe, ale Pan Bóg jest niesamowicie dobre i dał nam rozwiązanie, jak, jak z tym się rozprawić. I to co czyni się, u Ciebie i u mnie. Jeżeli chcemy mieć wolności w wspólnocie od tego ducha, to wtedy zaczyna się u Ciebie i u mnie. Pierwsza rzecz. My idziemy na kolana i powiemy: Boże, czy ten duch ma jakikolwiek hak w moim życiu? Czy on ma jakikolwiek rzecz? Czy ja jestem kanałem tego ducha przypadkiem? Ja tego nie chcę, ale jeśli jest tak, pytam moich najbliższych. Czy ty możesz w moim życiu coś widzieć, czy ty widzisz, że ja plotkuję, że ja mówię coś swego na temat ducha Jezeba, a na temat Kościoła, na temat przywództwa? Cokolwiek negatywnego. Zacz, zacznij pytać ludzi, którzy są wokół ciebie. Czy oni widzą coś? Bądź szczery, powiedz. I zacznij w twojej komory, w twojej komory, która jest zamkniętym pomieszczeniem, gdzie spotkasz się z Panem Bogiem. Zacznij pytać. Jak Boże... Jaka jest moja kondycja fizyczna? Moja, moja fizyczna. Jaka jest moja kondycja duchowna? Jak ja funkcjonuję? Czy ty widzisz coś, co w moim życiu jest nie tak? Czy jest coś w moim życiu, co jest nie tak? Pan Bóg zaczął mi pewne rzeczy pokazać. Gdzie ja całkowicie nie wiadomo, nie wiedziałem o tym, dopuściłem do tego. Że robimy pewne rzeczy, które tak naprawdę nie są chrystusowe. Nie są chrystusowe. Zacząłem z tego pokutować. Boże, nigdy więcej. Wybacz mi. Proszę o Twoje oczyszczenie. To, co powoduje, że nieraz niechcące, ja teraz świadomie mówię niechcące, stajemy się kanałem i stajemy się narzędziem, tego ducha jest to, jak, nasza, jak w naszym życiu panuje nasza czelesność. Na co dzień. Jeśli panuje nasza czelesność, jeśli kondycja nasza, naszej duszy jest niedobra. Nasza dusza jest kanałem tego syfu. Kochani, słuchajcie mnie. Nasza dusza jest kanałem tego syfu. Jak nasza dusza jest raniona, jest rozkoryczona, jest nie wiadomo czego, zraniona, zmęczona i różne rzeczy, to to jest dla Niego jak pokarm. I szczególnie jak, jesteś, jak jeszcze jesteś w wspólnocie, której chce iść do przodu, nawet nie wiesz kiedy. Nawet mówisz rzeczy, które później żałujesz, że powiedziałeś. Potem nagle robisz rzeczy, który myślał, że nigdy w życiu nie będę robił takie rzeczy, robisz rzeczy, które zawsze krytykowałeś, które nie wolno zrobić, i potem sam ty robisz to. I nie wiesz dlaczego. Ciekawe było to, jak Eliasz uciekł i spotkał się z bogiem w tej jaskini. To on przeżył. On przeżył, ale. Jakie było ale w tym? Jakie było ale? Muszą dojść do zmiany. Zmiany w taki sposób, że Pan Bóg powie, mu tak. Musi być nowy król, będzie nowy król, będzie nowy prorok i zwykle też jest tak, że będzie nowy kapłan. Zmiana przywództwa. Musi być na, e, zmiana w przywództwie. Musi być zmiana w przywództwie. Bo bałeś się tego ducha i uciekłeś. I wtedy Pan Bóg budzi nowych, które absolutnie nie są w tym miejscu, że są gotowi, ale budzi nowych, które mają się temu duchowi przeciwstawić, które Pan Bóg obdarzy podwójnym namaszczeniem i on nie ma się z tym rozprawić. To nie chodzi o to, że ludzie są jakieś stolni, albo coś w tym rodzaju. Chodzi o to, że Pan Bóg powołuje kogo On chce w swoim czasie. To co mogłem obserwować i pytam też niektórych, którzy prowadzili ten kościół w przeszłości, to wiem, że ten wpływ Izabel był wielokrotny. Wielokrotny. I dziś jest czas, kiedy musimy się z tym rozprawić. Kościół musi się z tym rozprawić, bo inaczej historia się powtórzy i musi być kolejne przywództwo, które ma jeszcze większe namaszczenie, które się bardziej idzie do przodu, które są się bardziej wariackie, aby się temu przeciwstawić. Wiemy, że chcemy być kościołem, który nie zwycięży nowy ląd, który nie pozyska nowy ląd. Jeżeli chcemy być pokoleniem, które idzie do przodu, jeżeli chcemy, aby ten kościół skromadzi więcej, to wtedy musimy się tym uporać. Był kolejny król, który Eliasz miał namaszczyć jako króla. Nie doszedł do tego. On tego nie robił. Robił to Elizeusz. Był nowy król i to ten król Przeciwstawił się temu. Przeciwstawił się w taki sposób, że on rzucił Izebel z okna na dół. I poszła. I tam jest napisane, parafrazując, czytajcie, II Królewskie, ósmy, dziewiąty rozdział. To był Jechu, który powiedział: Ja znam Twoje czary. Już nie będziesz nam czarowo. Rzuć ją z nadu i był cisza spokój. Osoby, które są narzędziem Duchy Zebel, nadchodzi czas, kiedy ja wołam o to. Kochani, ja wołam o to i nie tylko ja. Jeśli jest jakiekolwiek coś nie tak w naszej wspólnocie, niech wszystko będzie objawione. Wszystko. I Boże, zaczynaj w moim życiu. Nie u innych. Ja nie modlę się o to, aby innych byli. Nie. Ja wołam o swoje życie. Boże, jeżeli ja w moim życiu jest coś nie tak, przyjdź, objaw mi, jak chcę z tego pokutować, jak chcę się obrócić i już nigdy więcej nie chcę do tego wrócić. Każdy z nas musi mieć taką postawę, kochani. I w taki sposób nie karmimy go. On traci moc poprzez to, że on już nie ma z kim współpracować. Jak on nie ma z kim współpracować, to wtedy jest tylko kwestia czasu. Jest cisza, spokój, jest zwycięstwo. W ostatnich dwóch tygodni zacząłem rzeczy widzieć, które wcześniej nie wiedziałem. Rzeczy, które, które myślałem, a nie jest tak źle, można ich zostawić. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. To Pan Bóg zaczął teraz mówić: Nie, jest źle. Tolerujesz. Nie wolno tolerować. Nie wolno to darować, to nie jest Twój koszczu, to jest mój koszczu. Skoro to jest mój koszczu, dla mnie to jest obrzydzeniem, to masz się z tym rozprawić. I mówię, Boże, ja nie wiem jak. Nie da rady. ja nie mogę to zrobić. Mówi, jesteś właściwym człowiekiem, są właściwi ludzie w swoim w właściwym miejscu i nie w swojej własnej sile i mocy, tylko przez mojego ducha będzie porządek. Porządek nie możemy zrobić po ludzku, kochani. Porządek On daje nam narzędzia, on daje nam mądrości, ale musimy to zrobić, bo jest jedna rzecz, co Pan Bóg chce czynić. On chce wylać swoją chwałę na to zgromadzenie. Wszystkie słowo, które dostaliśmy w ostatnich 15 lat, 20 lat. To nie jest to słowo, które ustaliśmy od roku, czasu, to, jest to słowo, które Pan Bóg nam powiedział od 20 lat. Niektóry z nam bardzo dobrze, niektóre z nam gorzej. Jeżeli chcemy widzieć, aby te słowa mogły się wypełnić, zaczyna się to uświęceniem. W każdym z nas. Bez uświęcenia nic nie robimy. Dlatego wałkowaliśmy temat łaski, wierzę w to, abyśmy mogli funkcjonować w tej świętości. Na co dzień. Boże chwała może objawić tam, gdzie jest Boże kultura. Boże kultura jest tam, gdzie panuje Jego wola, gdzie ludzie są podtani, posłuszni i są gotowi na zmianę. Kochani, wierzę, że jest czas, kiedy potrzebujemy teraz. Chciałem, abyśmy wstali. Jak możemy, jak możecie? Chciałbym, abyśmy teraz modlili o własne życie. Boże objaw, pokaż mi, gdzie ja tolerowałem wpływu tego ducha w moim życiu i przez moje życie. Jeżeli mówi się, to Ciebie nie dotyczy, nie masz nic wspólnego z tym, okej? Okay. W porządku? Ale mi się wydaje, że powinniśmy choć stanąć w tym miejscu pokory i zapytać Pana Boga, czy jest jakaś sfera w moim życiu, która powoduje, że ja karmię tego ducha poprzez niewłaściwe zachowanie. Wierzę, że Duch Święty teraz nam pokaże. Wierzę równy się nieraz, to są rzeczy, które są dla nas już normalne, nawet nie widzimy ich jako rzeczy, które są niewłaściwe, po prostu już jest ta, taka nasza codzienność. A wiesz, że Pan Bóg może nam pokazać, że to, to, że Ty robisz to codziennie, to nie znaczy, że to jest to, co ja chcę. Wierzę, że jest czas na świętość w każdym z nas. Boże, jakikolwiek lęki strach niech odchodzi teraz. Boże, objaw nam, kim my jesteśmy w Tobie, że nikt i nic nie ma prawa, żeby nas dotykać. Bo jesteśmy Twoją sprawiedliwością, bo Ty, Chrystus, jesteś w nas. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoją świętością. Dziękuję Ci za to, Boże, że jesteśmy Twoją świętością. Dziękuję Ci, Boże za to, że Ty masz dla nas zwycięstwo. Boże, wierzy, że jest czas. Na oczyszczenie Twojego kościoła, aby ono mogło być doskonałe, perfekcyjne, kanałem Twojej chwały, Twojej mocy, aby Twój Duch mógł działać przez nas i w nas tak, jak Ty chcesz. Boże, objaw nam tam, gdzie tolerowaliśmy rzeczy. Już nie chcemy tolerować nic, niczego swego w naszym życiu, przez nasze życie. Boże, wypacz nam. Tam staliśmy letni, tam czytaliśmy się okraść, tam czytaliśmy się zwieść. Duchu Święty, ogłaszamy na tym kościele Twoje panowanie, Twoje królowanie. Przeciwstawiamy się wpływu jakiegokolwiek duchu, który chce ingerować w twoim kościele. To jest twój kościół i ty pan, masz panować w tym kościele. Jakikolwiek duch manipulacji, kontroli, idź precz z tego kościoła w imieniu Jezusa. Jakikolwiek duch nadużywania autorytetu w imieniu Jezusa, idź precz, nie masz prawa, żeby tutaj ingerować. Jakikolwiek duch zwiedzenie w imieniu Jezusa, idź precz. Jakikolwiek duch choroby, smęczenie, strach i paniki. W imieniu Jezusa, idź precz. Nie masz prawa, żeby dalej nas trzymać w niewoli. Chrystus nas powodował wolności. Boże, prowadź nas do wolności każdego z nas, abyśmy mogli być Twoimi narzędziami. Panie Boże, wspaniałe koszty Ty stworzyłeś. Jakiekolwiek zranieni, które są rozczarowani w naszej duszy, Duchu Święty, rozpraw się teraz z tym. Uzdrow nas, uwolnij nas z tego. Panie Boże, wybacz tam że walczyliśmy z osobami, a nie z duchem. Panie Boże, tam, gdzie jesteśmy ślepy, otwórz nasze oczy. Tam, gdzie nie słyszymy, otwórz nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć to, co Ty mówisz. Tam, gdzie jesteśmy tępi, Panie Boże, modlę się o wrażliwość. Wołamy o wrażliwość dla każdego z nas. Panie Boże, tam, gdzie jest brak miłości, wylej Twoją miłość na nowo. Twoja miłość niech będzie w naszym sercu. Wybacz nam, że tolerowaliśmy rzeczy, które nie powinniśmy tolerować. Wybacz nam, panie Boże, że poszliśmy na łatwiznę, aby ominąć konfrontację. Że baliśmy się rzeczy skonfrontować, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja. Jakie będzie zachowanie? Wybacz nam, Panie Boże, że daliśmy się okraść, że daliśmy się zwieść, że żyliśmy, tolerowaliśmy lęk i strach w naszym życiu. Chcemy być posłuszni Tobie i tylko Tobie. Panie Boże, również ogłaszam i ogłaszamy jako przywództwo Twoją ochronę na tym całym kościołem. Ogłaszamy Twoją ochronę. Wszystkie osoby, które dzisiaj są pod atakami czy to jest finansowe, czy to jest fizyczne, czy to jest jakiekolwiek moralne, psychiczne, jakiekolwiek opresja, która teraz jest. W imię ogłaszamy Twoją ochronę na tym całym Kościołem. Niech Twoje anioły będą pośród nas, wokół nas, cały czas. Cały czas. Dziękuję Ci za zwycięstwo, które mamy w Tobie. Amen. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia!